ludzie, którzy powiedzieli, my znamy prawa, my znamy słowo, taki możesz być ty. My znamy Biblię, my znamy Torę, my znamy Talmud. Ty będziesz nas pouczał? Oni mówią do Stwórcy, do samego Boga. Mówią, ty będziesz nas pouczał? Jaki jest Bóg? Grzeszniku, zrodzony z nierządu? Demona masz w sobie. Ty się porównujesz do Boga? Ty mówisz, że ty jesteś synem Boga? Kim ty jesteś, że będziesz nas pouczał? Może jesteś takim legalistą właśnie, faryzeusz, który doszedł do tego miejsca, takiego poznania, że absolutnie nie znasz ojca, absolutnie nie znasz taty. Bo ani przez chwilę się nie przybliżyłeś do Niego, do Jego serca, do Jego kochającego serca, do Jego miłosiernego, łaskawego serca. I teraz ja wam powiem, jeżeli chcecie poznać Boga Ojca, jeżeli chcesz poznać Tatę, jeżeli chcesz poznać Abba, to nie ma innej drogi, jak tylko Jezus Chrystus. Kiedy patrzysz na Jezusa Chrystusa, poznajesz Boga Abba, poznajesz Tatę, poznajesz Tatusia. Nie poznajesz legalisty, który jest po prostu takim, który stawia pewne poprzeczki, regulacje, prawa i czeka, żeby ci przyrznąć, kiedy ich nie osiągniesz, kiedy do nich nie dojdziesz. Poznajesz przez Jezusa Boga, który jest miłosierny. Zobacz na Pana Jezusa, jak chodził. Pełen miłosierdzia, pełen łaskawości, pełen przebaczenia, pełen współczucia, płaczący z tymi, którzy płaczą. Bóg, który myje nogi swoim uczniom, ucząc ich, w jaki sposób być pokornym sługą i uniżonym tym, który przez miłość służy innym. Bóg, który ostatecznie oddaje swoje życie za ciebie i za mnie, za cały świat, w cierpieniu, którego nie możemy porównać do niczego. To jest Abba. To jest nasz Tata, to jest nasz Bóg. Na obliczu Jezusa Chrystusa On się objawił. Ale zobaczcie, jak wielu Go nie poznało. Jak wielu Go odrzuciło. Bo mieli swój własny obraz Boga. Stworzyli swoje własne obrazy Boga na podstawie samych siebie. Nieprzebaczających, pełnych pychy, ludzi, którzy stworzyli swoje własne standardy w swoich umysłach, legaliści, którzy karcili każdego, który im wytknął błąd, który wytknął im to, że nie znają Boga. Faryzeusze przychodzą do Jezusa i mówią, my jesteśmy dziećmi Boga, my jesteśmy tymi, którzy znają Boga, my jesteśmy Jego dziećmi. A Jezus powiedział, nie, mylicie się. Bóg nie jest waszym ojcem. Kłamiecie wbrew prawdzie. Kto inny jest waszym Bogiem, kto inny jest waszym ojcem. Wypełnicie wolę innego ojca. Wy nie pełnicie woli mojego ojca, dlatego że w was jest nienawiść, w was jest gniew, w was jest nieprzebaczenie, w was jest kłamstwo, jest obłuda, jest w was pycha. Wy czynicie wolę swojego ojca, ja czynię wolę mojego ojca. Dlaczego chcecie mnie zabić? Dlaczego jesteście mordercami? Dlaczego ty potępiasz brata? Dlaczego ty gardzisz swoim bratem? Dlaczego ty krytykujesz bliźniego? Dlaczego ty stawiasz się wyżej od swojego bliźniego jako lepszy? Nie znasz ojca. Nie znasz Abba. Masz własnego Boga, któremu poddajesz się w posłuszeństwo, ale to nie jest Bóg, Ojciec. To nie jest Bóg, który wydał samego siebie w Jezusie Chrystusie, aby nas wyratować od nas samych, nas uwolnić od zguby, od grzechu, uwolnić nas od potępienia i dać nam wolność w Jezusie Chrystusie. Przez swoją cudowną łaskę, która uczy nas, abyśmy się wyrzekli swoich wszystkich
cielesnych pożądliwości, zaparli się tego świata, wyparli się wszystkiego tego, co nas odciąga od Boga Ojca, aby nas pojednać z Bogiem Ojcem, abyśmy właśnie w tej społeczności, intymności z Bogiem Ojcem poznawali Ojca na łonie Jezusa Chrystusa, na obliczu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak mówię, jeżeli nie znasz Boga Ojca, zacznij znowu i na nowo czytać Ewangelię. Tak jak kiedyś mówiłem, tak teraz mówię, nie bądź człowiekiem, który czyta Biblię jako informację, ty po prostu wejdź w buty tych ludzi, o których czytasz. Wejdź w ich buty, poczuj się jak oni. Poczuj ich emocje, poczuj ich myśli. W tych wszystkich okolicznościach, w których oni się obracali i w których się znajdowali. Wejdź w buty faryzeuszy, wejdź w buty tych, którzy oni potępiali, bo oni mówili, ty grzeszniku jeden, ty będziesz nas pouczał. I zgrzytali zębami i wypędzali ludzi ze świątyni i mówili, przeklęty ten lud, który nie zna słowa, który nie zna Biblii, który nie zna Tory i Talmudu, przeklęty ten lud. Moje pytanie jest, kto miał uczyć ten lud prawdy o Bogu, o Słowie? Czy nie oni? Może ty jesteś faryzeuszem? Proszę cię, nawróć się dzisiaj i poznaj serce Boga Ojca. Bo jesteś na drodze do zguby. Jeżeli będziesz miał faryzejskie serce, faryzejskie spojrzenie i rozumienie Boga Ojca. Dlatego, że Pan Jezus im powiedział jasno i wyraźnie, że nie dla was jest niebo. Wyprzedzają was grzesznicy, cudzołożnicy, prostytutki, pijacy. Wszyscy ci, z którymi ja siedziałem, z którymi spędzałem czas i objawiałem im miłosierdzie Boga Ojca, objawiałem im miłosierdzie i łaskę, okazywałem im dobroć i przebaczenie. Z tymi, którymi ja siedziałem, a wy żeście mnie potępiali za to, że to robię. Dla nich jest królestwo. Dla was jest najgłębsze piekło i ogień wieczny. Bo ja przyszłem, by objawiać miłosierdzie, by okazać miłosierdzie, a nie potępiać, tak jak wy to robicie. Więc moje pytanie jest, czy znasz Boga Ojca, czy znasz Tatę, czy znasz Abba? Więc możesz Go poznać tylko i wyłącznie przez poznanie Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, umiłowanego. Jakie ty masz atrybuty w stosunku do innych ludzi? Czy ty jesteś miłosierny, łaskawy, dobry, przebaczający, przyciągający swoją osobą ludzi do siebie? Tak Jezus to robił. Czy jesteś tym, który odpycha ludzi od siebie? Kiedy oni patrzą na ciebie, czy oni widzą Boga Abba, miłosiernego, łaskawego, dobrego Boga, czy widzą legalistę, który chce zaraz przyrznąć każdemu, kto nie osiąga pewnych poprzeczek i standardów regulacji? Kim jesteś? Jaki jesteś? Takim jest Bóg, w którego tu uwierzyłeś i za którym podążasz. Tak jak mówiłem wcześniej, może stworzyłeś swojego Boga, a nie tego. Nie znasz tego, który jest prawdziwym Bogiem. Może dziś potrzebujesz zweryfikować, w jakiego Boga wierzysz. Za jakim Bogiem podążasz. Może dziś jest ten dzień, twój dzień, gdzie przez to, co do ciebie mówię, masz sobie usiąść sam, gdzieś sam na osobności i zweryfikować, w jakiego Boga wierzysz, za jakim Bogiem podążasz. Jezus jest odbiciem umysłu i serca Bożego. Jezus jest odbiciem Abba. Czy ty jesteś odbiciem umysłu i serca Bożego? Czy ty jesteś odbiciem Abba? I teraz, czy ty jesteś odbiciem Boga Mojżesza, czy ty jesteś odbiciem Boga Jezusa Chrystusa? Czy twoja relacja z Bogiem to jest właśnie relacja sługi z Panem, pracodawcy z pracownikiem? Czy twoja relacja jest relacją dziecka z rodzicem, syna, córki z ojcem, kochającym ojcem?
Jaka jest dzisiaj twoja relacja? Może się pogubiłeś? Może się zamotałeś? Może dzisiaj jest czas zweryfikowania tego. Czy ty znasz tatę? Bo słuchaj, jeżeli ty zbłądziłeś, jeśli ty nie zweryfikujesz dzisiaj tego, o czym mówię, to będziesz ranił siebie i będziesz ranił ludzi, którzy są dookoła ciebie. Oni przez ciebie zobaczą tego Boga, w którego ty wierzysz. Skrzywiony obraz, od którego będą uciekać. Ty nie będziesz ich przyciągał, tak Jezus Chrystus przyciągał dzieci, przyciągał chorych, przyciągał poranionych w umyśle, poranionych życiem, schostanych życiem i różnymi problemami. On ich przyciągał, oni przychodzili do Niego. Czy ty jesteś tym, który przyciąga ludzi do Boga, czy jesteś tym, który odpycha ludzi od Boga? Boją się przyjść, bo takiego Boga ty reprezentujesz po prostu. Czy jesteś pełen uśmiechu, pełen radości, pełen przebaczenia, pełen łaskawości, pełen pokoju, pełen współczucia, litości? Czy po prostu zawsze masz gębę samuraja i tylko oko ci drży i czekasz, żeby kogoś zaraz oskarżyć, skrytykować, wytknąć mu błąd? Czy takim człowiekiem jesteś? Możesz być takim człowiekiem, nawet nie wiedząc o tym. Przez język ciała możesz okazywać komuś pogardę z powodu tego, że nie zna Boga. Ja znam Boga. Ja już jestem 40 lat nawrócony. O czym ty mówisz, ty grzeszniku? Ty będziesz mnie pouczał? Tydzień temu się nawróciłeś i będziesz mnie pouczał? Tacy jesteśmy. Może ja po prostu przesadziłem z tym obrazem. Ale chcę wyrysować w twojej pamięci to, co robię, bo to po to, żebyś to pamiętał. Ważne jest, żebyśmy mieli intymną relację, bliskość z Bogiem Ojcem. Dlatego mamy się oddzielać, dlatego Pan powiedział nam, że mamy mieć swoją komórkę, gdzie możemy się oddzielać i przybliżać się do Boga Ojca w modlitwie. Nie słowo, tylko słowo, które jest wyryte w pamięci twojej, ale bliska, intymna relacja z Bogiem Ojcem w modlitwie, gdzie ty przybliżasz się do serca Bożego, poznajesz Go i w modlitwie wiele razy płaczesz i smarczesz, bo Bóg cię dotyka, bo Bóg cię przyjmuje takim, jakim jesteś. Zgrzeszyłeś, wpadłeś w błoto, z którego nie możesz się wydobyć. W grzęskie błoto, jak w smołę się wpakowałeś i nie możesz wyjść, wyśliznąć się z tego. Wyciągasz rękę i nic ci jej nie podaje, bo wszyscy ciebie krytykują, legaliści. I przychodzisz cały zabrudzony i liczysz na Boże miłosierdzie i łaskę. I On cię dotyka swoją miłością, swoją łaską. Obmywa cię, oczyszcza, przebacza. I tak jak małe dziecko, zapłakane, zasmarkane, wychodzisz przed jego oblicza. Wiesz, że jesteś wolny i czysty. I tak jak ten człowiek, który 10 tysięcy talentów był winny królowi. Przychodzisz przed oblicze króla, prosisz o przebaczenie, on ci wybacza, ale wychodzisz przed oblicza króla i zaraz krytykujesz innych i zaraz legalistą walisz po głowach Słowem Bożym, walisz po głowach Talmudem i Torą. Prawami, regulacjami chłoszczesz tych, którzy nie osiągnęli twojego poziomu poznania. Zobacz, jakie to jest straszne. Jakie to jest straszne. Możesz znać Biblię, ale możesz nie znać Boga. Możesz znać całe słowo, tak jak kiedyś ludzie, którzy byli za czasów Jezusa Chrystusa. Objawił się im Bóg w Jezusie Chrystusie. Oni Go nie rozpoznali. Oni Go znienawidzili. Ostatecznie zamordowali Boga, którego odrzucili. I nadal się czekają na Mesjasza. Objawi się Mesjasz. Fałszywy Mesjasz. Który będzie dokładnie obrazem tego, na którego oni czekają. I oni Go obwołają Mesjaszem w trzeciej świątyni Salomona. Bo objawi się dokładnie ten, którego oni sobie wykreowali w swoim umyśle.
Moje pytanie jest takie. Dlaczego Kain zabił Abla? Zastanawiałeś się, dlaczego Kain zabił Abla? Powiem ci szybko. Tak jak mówiłem, wejdź w buty tych, o których czytasz. Adam, ich tata, ich ojciec. Wielokrotnie. Możesz teraz powiedzieć jako legalista, skąd ty o tym wiesz? Bo spędzam czas z ojcem, w intymnej relacji z tatą. I tata mi objawia pewne rzeczy, pokazuje mi pewne rzeczy. Otwiera przede mną swoje serce i widzę obrazy. Widzę sytuacje, które są zapisane w Biblii. I rozumiem to. Nie jako literę, tylko rozumiem to jako prawdziwą, żywą historię. Ojciec ich, tata, Kaina i Abla, opowiadał im o ogrodzie Eden. Opowiadał mi o Bogu, którego znał. Opowiadał mi o Bogu, z którym się przechadzał w ogrodzie. Opowiadał im. I Kain i Abel słuchali. Ale tylko Abel zapragnął tego Boga. On zapragnął przybliżyć się do tego Boga. On zapragnął znać tego Boga. Natomiast Kain, on miał tylko informację o tym Bogu. Taka była różnica pomiędzy tymi braćmi. Jeden miał tylko informację o Bogu, chociaż słyszeli o tym samym. Natomiast Abel zapragnął tego Boga, o którym usłyszał. I pragnął się do Niego przybliżyć. I zaczął się przybliżać. Zaczął wołać do Niego. Natomiast Kain żył swoim własnym życiem. Z informacją o Bogu. I obserwował Abla. I Bóg spojrzał na ofiarę Abla. Spodobała się Bogu ofiara Abla. Ale to nie było tak, że po prostu wyskoczył Abel, wyskoczył Kain i powiedział, a złożymy ofiarę Bogu i chodźmy złożymy. I w końcu się spodobała ofiara. Bum, bum. Bóg zaakceptował ofiarę Abla, a Kaina odrzucił. Nie, nie. Oni żyli długie lata, zanim zaczęli składać ofiary Bogu. Minął długi czas. Jest powiedziane w liście do Hebrajczyków, że Abel przez wiarę złożył wspanialszą ofiarę Bogu Ojcu. Dlaczego przez wiarę złożył wspanialszą ofiarę? Bo znał Boga. Bo znał Ojca. Przez wiarę. Dlaczego Kain zabił Abla? Tu widzimy właśnie to, co jest dzisiaj tragedią. Dlatego, że Kain był cieleśniakiem. To był cielesny człowiek, który nie znał Boga. Abel to był człowiek, który przez wiarę poznał Ojca, poznał Boga i chciał być blisko Niego. I zgadnij, ja wierzę na 100%, że w momencie, kiedy Kain go zabił, Abel znalazł się na łonie Ojca, którego chciał tak bardzo poznać. Dziś jest tak samo. Jęzorami swoimi legaliści karcą, chłostają i mordują swoich własnych braci, którzy są duchowi, którzy przybliżają się do Boga, którzy mówią o Bogu łaski, miłosierdzia, Bogu dobroci, przebaczenia. Ale nie, ci legaliści mordują swoich bliźnich przez swój jęzor. Zobaczcie życie Józefa i jego braci. Jego bracia mieli relację z Jakubem. Jaką? Jak pan i sługa. Jak pracodawca i pracownik. Ale widzę Józefa, tego chłopczyka, tego chłopca, który wzrastał na łonie swojego ojca, na łonie swoich braci. Oni pracowali dla swojego ojca. Oni oczekiwali na zapłaty za pracę. Natomiast widzę Józefa, kiedy Józef jest inny. Józef po prostu szuka bliskości ze swoim ojcem. On z radością idzie, aby uczynić to, o co ojciec go prosi. On nie idzie dlatego, że musi. On idzie dlatego, że umiłował ojca. I najwspanialszą radością dla Józefa było to, by spędzać czas na kolanach swojego ojca, przybliżając się do niego i spędzając czas w jego ramionach i słuchając, jak Jakub opowiada o Bogu, o Stwórcy, o Abba.
I zobaczcie całe życie Józefa. Dlaczego oni go sprzedali? Dlaczego oni go rzucili do studni i sprzedali go? Z zazdrości, legaliści. Sprzedali go za mamonę, bo byli cieleśni. Pożądali tego, co pożąda ciało. W gniewie i pożądliwości zabili swojego brata, w cudzysłowie, dlatego, że nawet ojcu skłamali, że zwierz go zabił. Rozerwał go i sprzedali go. Tak samo jest dzisiaj. Są tacy, którzy znają ojca i mówią o łasce, ale są też legaliści, którzy mówią: ty mówisz o łasce? Chcecie żyć w grzechu, tak? Dlatego mówicie o łasce. Nie macie prawa, nie macie tory, nie macie talmudu, nie macie poprzeczek. Wy po prostu sobie lekceważycie w ogóle Boga, jak możecie, grzesznicy. Już nie będę mówił, bo znam takich ludzi. Wytykali mi jeszcze tak niedawno w komentarzach, że nie kocham Jezusa, bo nie przestrzegam Jego przykazań, bo nie znam Boga, bo nie znam Jego przykazań, bo nie przestrzegam Jego przykazań. Jestem, nawet powiedzieli, że jestem wrogiem Boga. Legaliści. Bo nie przestrzegam Jego przykazań. Syn marnotrawny, dwóch synów, już kończę. Syn marnotrawny, jego brat. To samo. Ciało i duch. Jeden syn poznał serce ojca, drugi nie znał ojca, chociaż mieszkał całe życie w jego domu. Skrytykował swojego młodszego brata. Kiedy on przyszedł, by prosić Boga Ojca, by prosić Ojca swego miłosierdzia, nie oczekiwał w ogóle takiej reakcji, że ojciec go przyjmie w ten sposób. Ale ojciec objawił mu swoje miłosierdzie, swoją dobroć, przebaczenie, przytulił go, ogarnął go swoimi ramionami, nałożył na jego palec pierścień, szatę, sandały, chociaż śmierdział świńskim odchodem. Przytulił go. Wyprawił ucztę i zaprosił starszego brata. Mówi: przyjdź, raduj się z nami, bo twój brat, syn mój, umarł, a teraz ożył. Przyjdź, raduj się z nami. Ja nigdy twojego prawa nie przekroczyłem. Wszystkiego, co mówiłeś, słuchałem cały czas. Byłem zawsze tobie posłuszny po deskę grobową, a ty nigdy nie zabiłeś koźlątka dla mnie. Nigdy nie wyprawiłeś imprezy dla mnie. Służyłem ci. Nie pójdę na imprezę. Nie będę radował się z tego, że mój brat wrócił. Legalista. Cielesny legalista, który służył Bogu. Służył Panu, a nie Ojcu. Pracodawca, pracownik, nie syn, ojciec. Więc jakiego ty Boga znasz? Do jakiego Boga ty się przybliżasz? Takim ty się stajesz. Zweryfikuj sobie dzisiaj Boga, w którego uwierzyłeś. Bo możesz być na ścieżce zwiedzenia i zguby. Przybliż się do Boga w intymnej, bliskiej społeczności, w modlitwie. Poznaj oblicze Boga, poznaj Boga, jakim jest na obliczu i łonie Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Jak traktujesz ludzi, którzy Ciebie otaczają? Jak traktujesz bliźnich? Jak traktujesz rodzinę? Jakbyś chciał, abyś był traktowany przez Boga Ojca, tak traktuj innych. Chcesz, żeby Ci było wybaczone, wybaczaj. Chcesz, żeby Cię Bóg obdarzył Cię miłosierdziem, łaską i dobrocią. Bądź miłosierny, łaskawy i dobry. Błogosławię Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Błogosławię Ciebie. I proszę Cię, abyś poznał Abba. Abyś poznał Tatę.